rozrusznik wózka widłowego Toyota 25, silnik 1Z. Rozrusznik odmówił współpracy po zdjęciu pokrywy samego tu silniczka, wyszło w miarę nieźle, natomiast tu stycznik nie wygląda za ładnie. Będę czyścił i będę próbował to reanimować. Oprócz problemów z automatem, dwie szczotki, które były naprzeciw siebie, były praktycznie przyspawane do tych uchwytów, do gniazd, w których chodzą. Troszkę zaszlifowałem, żeby wyczyściłem, żeby mogły luźno chodzić w tych uchwytach, nie za luźno, żeby się tam nie ruszały zbytnio. Ale żeby luźno chodziły, uchwyty powyczyszczałem i był jeszcze jeden problem, a mianowicie ta szczotka powinna znajdować się tu, trzymała się na samej izolacji, nie widać, żeby to było upalone, po prostu pod wpływem drgań chyba po prostu się urwało. Druga szczotka wcale nie jest lepsza, bo wygląda tak, już jej niewiele brakuje. Niestety, ale chyba pod wpływem drgań po prostu to się wszystko kruszy. Ktoś tu przede mną już był i lutował. Ja też spróbuję to przelutować. Tu jest takie ładne zagłębienie. Sądzę, że jak się przylutuje, tu powinno wystarczyć. Thank you.
szczoteczki przylutowane. Wiem, że powinny być przygrzane, no ale niestety nie mam zgrzewarki, która by to mogła uciągnąć. Więc musi być tak, jak jest. Zobaczymy, co z tego będzie. Minus na masę, plus tu do podłączenia, tu idzie kabelek. Z drugiej strony przewody są podłączone do akumulatora. Czyli pomogło. Teraz próbuję zrobić to samo, tylko że na akumulatorze, który jest w wózku widłowym, bo myślałem, że jest już do wyrzucenia. Minus na obudowę, plus na śrubę. I teraz tu trzeba dobrze. No i ładnie kręci, a wcześniej nie chciał przekręcić ani grama. Teraz tylko go wrzucić. Nie wiem, czy będzie widać, troszkę widać. O, tam. Tu jest jedna śruba, tu jest druga. Tędy jakimś cudem ma się zmieścić. I gotowe. 28100. Mylnik 40291, mylnik 71, numer tego rozrusznika. Dzięki za uwagę. Zachęcam do śledzenia kanału. Trzymajcie się. Cześć.